Upadek Związku Sowieckiego umożliwił państwom Europy Środkowej i Wschodniej wyraźną reorientację polityczną oraz gospodarczą i wybranie kursu na zbliżenie i integrację z Europą Zachodnią. Większość państw byłego bloku wschodniego jako główny cel postawiło sobie wstąpienie do europejskiej wspólnoty gospodarczej od 1993 roku, czyli podpisania traktatu z Maastricht, przekształciła się ona w Unię Europejską, oraz oparcie swojego bezpieczeństwa o wejście w struktury NATO. W 1995 roku prezydent USA Bill Clinton zapowiedział rozszerzenie NATO o państwa Europy Wschodniej. Pierwsza faza powiększenia struktur tego sojuszu miała miejsce w 1999 roku, kiedy to do NATO przystąpiły Polska, Czechy i Węgry. Po upadku Związku Sowieckiego tradycję tego państwa przejęła Rosja. W latach 1991-1999, kiedy prezydentem tego kraju był Borys Jelcyn, Rosja zaliczyła ciągły upadek znaczenia i możliwości, co było spowodowane fatalną sytuacją gospodarczą kraju. Trudny dla Rosji okres czasów Jelcyna zwykło się określać mianem jelcynowskiej smuty. Rosja, pomimo próby utrzymania wpływu na były republiki, poprzez funkcjonowanie wspólnoty niepodległych państw, czyli struktury, która miała zajmować się współpracą polityczną, gospodarczą i wojskową, nie była w stanie dokonać pokojowej integracji byłych republik. Jedynym państwem, które wybrało zbliżenie z Rosją, była Białoruś, która od 1994 roku rządzona była przez Aleksandra Łukaszenkę. Efektem zbliżenia było powołanie w 1997 roku Związku Białorusi i Rosji. Wprowadzone w Rosji w latach 90. reformy gospodarcze zostały wkrótce zaniechane na skutek sprzeciwu społecznego. Umożliwiły jednak one zbudowanie się grupy oligarchów, czyli osób, które zyskały gigantyczne majątki i wpływy dzięki przejęciu państwowego majątku. Stabilność państwa udało się utrzymać jedynie dzięki pomocy gospodarczej z Zachodu. W 1999 roku następcą Jelcyna został były oficer KGB Władimir Putin. Rozpoczął on powolne umacnianie swojej pozycji w kraju poprzez stopniową likwidację swobód demokratycznych. Rosja powróciła do aktywnego uczestnictwa w polityce zagranicznej, a politykę gospodarczą oparto na eksporcie szerokiego strumienia gazu i ropy naftowej. Surowce te stały się jednym z argumentów, jakich używała Rosja w polityce zagranicznej, a celem samego Putina stało się odbudowanie imperialnej pozycji Rosji wraz z jej strefą wpływów z czasów Związku Sowieckiego. W dążeniu do tego celu Putin wykorzystywał wszelkie metody, w tym bezpośrednie użycie siły względem państw sąsiednich. Dawne sowieckie republiki borykały się z wieloma problemami społecznymi i gospodarczymi. Najszybciej poradziły sobie z nimi państwa bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia, przechodząc sprawnie na system gospodarki rynkowej oraz rozpoczynając proces integracji z Europą Zachodnią. Ukraina przez długi czas usiłowała lawirować między Rosją a Zachodem. Jej sytuacja gospodarcza była bardzo trudna, a problemy, z którymi jej walczyła, były bardzo podobne do rosyjskich. W 2004 roku, w trakcie wyborów prezydenckich, doszło do fałszerstw, w wyniku których wygrał popierany przez Rosję kandydat Wiktor Janukowicz. Sytuacja ta wywołała falę protestów, którą określano mianem pomarańczowej rewolucji. W jej wyniku powtórzono drugą turę pod okiem międzynarodowej kontroli i wygrał w niej kandydat opozycji Wiktor Juszczenko. Jego rządy nie przyniosły jednak oczekiwanych zmian, w efekcie czego w kolejnych wyborach wygrał Janukowicz. Wybrał on kurs na zbliżenie z Moskwą, a to spotkało się z poparciem wschodniej części kraju, gdzie dominowała ludność rosyjskojęzyczna. W części zachodniej Ukrainy dominowały natomiast postawy sprzyjające zbliżeniu się z Zachodem. W 2013 roku doszło do kolejnej rewolucji na Ukrainie, tzw. Euromajdanu, której powodem stało się odłożenie podpisania przez Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Doszło do regularnych starć z policją. W 2014 roku udało się Ukraińcom obalić Janukowycza. Konsekwencją Euromajdanu była interwencja rosyjska, w efekcie której najpierw udało się Rosjanom opanować Krym, a potem doprowadzić do antyrządowej rewolty w obwodach Donieckim i Ługańskim. W efekcie czego Ukraina straciła nad nimi kontrolę. W lutym 2022 roku Rosja, licząc na szybki sukces, rozpoczęła agresywną wojnę z Ukrainą, dążąc do jej podporządkowania. Jej kalkulacje okazały się jednak błędne i Ukraina stawiła skuteczny opór. Kursem prozachodnim próbowała zmierzać również Gruzja. Od 1992 roku jej prezydentem był Eduard Szewardnadze. Na skutek działań rosyjskich zróżnicowana etnicznie Gruzja straciła kontrolę nad Abchazją, Południową Osetią oraz Adżarią. W 2003 roku Szewardnadze na skutek skandalu wyborczego traci władzę. Jego następca, Michał Szakaszwili, w 2008 roku musi zmierzyć się z Osetią, która prowokuje wojnę z Gruzją. Ten konflikt powoduje rosyjską interwencję pod pretekstem ochrony Osytejczyków. Kończy się ona klęską wojsk gruzińskich. Gruzja utrzymuje niepodległość, jednak jej dążenia proeuropejskie zostają powstrzymane. Do rosyjskiej interwencji doszło również w 1991 roku w Mołdawii. Tam z rosyjskiej inspiracji zbuntowało się przeciw rządowi na Dniestrze, które dzięki wsparciu Rosji funkcjonuje do dziś. W 1991 roku niepodległość ogłosiła Republika Autonomiczna Czeczeni. Jej prezydentem został Dżohar Dudajew. Państwo to zostało jednak uznane jedynie przez Afganistan i Gruzję. W 1994 roku do Czeczenii, traktowanej przez Rosjan jak zbuntowane terytorium, wkroczyły wojska rosyjskie. Rozpoczęła się pierwsza wojna czeczeńska. Atak na stolicę kraju, grozny, zakończył się dla Rosjan całkowitą katastrofą. Rozpoczęły się ciężkie i krwawe walki, w których regularna rosyjska armia nie była w stanie pokonać lekko uzbrojonych Czeczenów. Mimo utraty groznego w 1995 roku, czeczeńscy bojownicy odbijają stolicę rok później i na mocy rozejmu zmuszają Rosjan do opuszczenia republiki. W 1999 roku Rosjanie rozpoczęli drugą wojnę czeczeńską. Pretekstem do jej wybuchu były zamachy terrorystyczne w Rosji, o które oskarżono Czeczenów. Wiele jednak wskazuje na to, że były to prowokacje przygotowane przez rosyjskie służby specjalne. Wojska rosyjskie, prowadząc działania zbrojne, były niezwykle brutalne. Czeczeni, nie będąc w stanie sprostać przewadze, przeszli do działań partyzanckich. W łonie walczących Czeczenów nastąpiła duża radykalizacja, gdyż znaczenie zaczęli osiągać islamiści. Coraz częściej jako metody walki zaczęto używać terroryzmu, co doprowadziło do odwrócenia się od walczących Czeczenów opinii publicznej państw zachodnich. Ostatecznie Rosjanom udało się spacyfikować zbuntowaną republikę, a władzę w niej przejął lojalny względem Moskwy Ramzan Kadyrow. Niezwykle dramatyczny przebieg miały również wydarzenia w Jugosławii. Była ona państwem federacyjnym o bardzo skomplikowanej strukturze narodowościowej i religijnej. Sytuacji nie poprawiała bardzo trudna historia czasów II wojny światowej. Gdzie narody Jugosławii w trakcie okupacji opowiedziały się po różnych stronach i prowadziły z sobą bratobójcze walki. Jugosławia była zdominowana przez Serbów, jednak do momentu śmierci w 1980 roku Josipa Broza Tity prawa pozostałych narodów były przestrzegane. Jednak od jego śmierci kraj ulegał stopniowemu rozpadowi. Do rozluźnienia federacji dążyła również Słowenia i Chorwacja. Gdy projekt zmian statusu federacji został odrzucony, te dwa państwa ogłosiły w czerwcu 1991 roku niepodległość. Interwencja wojsk jugosłowiańskich w tych państwach nie odniosła skutku. Słoweńcy i Chorwaci obronili niepodległość. W listopadzie 1991 roku niepodległość ogłosiła Macedonia, a w kwietniu 1992 Bośnia i Hercegowina. Deklaracji tej drugiej nie uznała Jugosławia, coraz bardziej zdominowana przez Serbię. Wynikało to z faktu, że w Bośni i Hercegowinie Serbowie stanowili prawie połowę ludności. Interwencje wojsk jugosłowiańskich powstrzymała opinia międzynarodowa, jednak wycofujące się oddziały pozostawiły bośniackim Serbom całą broń ciężką, przez co kraj pogrążył się w krwawej wojnie domowej. Europa po raz kolejny od czasów II wojny doświadczyła zjawiska czystek etnicznych czy obozów koncentracyjnych. W 1993 roku doszło do największej zbrodni ludobójstwa w tej wojnie. W kwietniu 1993 roku ONZ ogłosiło powstanie w Bośni sześciu stref bezpieczeństwa, których nie można było napadać czy bombardować. Za ich ochronę miały odpowiadać oddziały ONZ. Jedną z takich stref była Srebrenica, gdzie stacjonował holenderski batalion. W lipcu 1995 roku bośniaccy Serbowie rozpoczęli atak na Srebrenicę. Holendrzy nie stawili oporu, jak również nie otrzymali wsparcia ze strony natowskiego lotnictwa. Po pokonaniu nielicznych obrońców, Serbowie zajęli Srebrenicę i jej okolice, rozpoczynając przymusową deportację jej mieszkańców. W trakcie tej deportacji oddzielano kobiety od mężczyzn, których następnie rozstrzeliwano. Ofiary miały od 15 do 77 lat. W sumie zamordowano ponad 7 tysięcy osób. To była największa zbrodnia ludobójstwa w tej wojnie. Konsekwencją masakry w Srebrenicy była interwencja NATO, które rozpoczęło bombardowanie sił serbów bośniackich, i równocześnie wkroczyły do Bośni i Hercegowiny wojska chorwackie. Do połowy października siły serbskie zostały rozbite, a 21 listopada podpisano porozumienie w Dayton kończące wojnę w Bośni i Hercegowinie. Na jego mocy Bośnia miała stać się państwem zarządzanym kolegialnie przez Serba, Bośniaka i Chorwata. W 1996 roku przeciw Serbom za broń chwycili ponownie Albańczycy mieszkający w Kosowie. Konflikt zakończył się interwencją NATO w 1999 roku, które intensywnymi bombardowaniami zmusiło Serbów do przerwania walk z rebeliantami. W 2008 roku Kosowo ogłosiło niepodległość. W 2006 roku od Serbii w sposób pokojowy oddzieliła się Czarnogóra.